Baranowice. Tu mieszka nastolatek Gipley. Pewnego dnia przez przypadek wpada do tajemniczej cieczy i dostaje supermoce. Może poruszać się z prędkością światła i zostaje Flashem. Postanawia rozwijać swoje umiejętności, aby w przyszłości zostać Godspeedem. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 8000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Oj, chyba zaspałem. To jest zły znak, widzowie, ponieważ ogólnie jest już bardzo, bardzo jasno. O nie, 10. Ja miałem w ogóle na 9 podjechać pod Lumi i słuchajcie, mieliśmy iść do szkoły. Dobra, także szybko biorę plecak, jakieś śniadanko. Mama pewnie już w pracy. Dobrze, bo się nie zorientuje, że słuchajcie, się spóźniam do szkoły. Szybki burgerek, amciu, tutaj picie i słuchajcie, lecimy, nie tracąc czasu. Ogólnie Lumi jest zawsze na mnie zła, słuchajcie, jak się spóźniam po nią, ponieważ razem jeździmy po prostu do szkoły, ja po drodze zgarnę. I wiecie co? Mam 17 ogólnie lat, ale już jeżdżę samochodem. Normalnie mam tutaj taki patent, mama mi normalnie pozwala jeździć samochodem, mam takie tymczasowe prawo jazdy, można powiedzieć, i lecimy szybko po Lumi. Ogólnie widzowie, jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony jak mój plecaczek, to koniecznie musicie zamienić go na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. O nie, Lumi już tam zła, słuchajcie, chodzi w jedną, w drugą, już się boję. Także dołączajcie, widzowie, do armii, bo niedługo będzie nas 2 miliony. Wpadajcie też do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety i możecie zostawić kciuka w górę. Challenge na dziś to 8000 kciuków. My idziemy, słuchajcie. No Lumi, jak tam? Jestem punktualnie. No nareszcie, no gdzie ty, Gplay, zwariowałeś? Co jest? Dopiero po takim czasie, dopiero tutaj przyjeżdżasz. No, no ja po prostu nie mogę, jestem spóźniona już po prostu do szkoły. No dobra, oszalałeś, no to chyba, słuchaj, żeby tak długo coś, to trwało. To mogłaś wziąć normalnie na tej swojej płetwie sobie pojechać, by nie było problemu, pójść w sumie. No nie tak się umawialiśmy, no to po prostu normalnie bierzesz i przesadzasz, no. Dobra, szybko, słuchaj, do szkoły, bo się już w ogóle dostaniemy zaraz jakieś jedynki. Szybko idziemy i siadamy. A co tam, coś było zadane w ogóle? No było, sprawdzian był. Ej, co sprawdzian? Ty nie pamiętasz? Ej, to ja nie idę, Lumi, ja zapomniałem, ja się nie przygotowałem, ja przed chwilą wstałem, minutę temu się obudziłem. No wiesz, ty co? Chyba żartujesz. Ja się tu gdzieś schowam w szkole. Sprawdzian w tym roku to jest. Dobra, nie ma jeszcze pani, słuchaj, ja się gdzieś tu chowam, nie wiem, może tutaj na przykład się położę. Ej, to powodzonka, Lumi. To chowaj się, no dobra, to nie jest zbyt dobra kryjówka, może tutaj ogólnie, o, tutaj na przykład, słuchajcie, bo tu w ciągu przerwy są sprzedawane właśnie takie pyszności, jak widzicie, jakieś ciasteczka, hamburgerki, hot dogi i tu mnie pani nie zauważy, jak będzie sobie tędy przechodziła. Ej, widzieliście to? Patrzcie, jestem teraz na F5 i tutaj coś jest ewidentnie. Ej, zauważyłem, o nie, pani tutaj idzie, uff, nie zauważyła mnie, słuchajcie, dobra, ej, widziałem, że tu jest, patrzcie, tu jest przejście, widzicie, na F5 to zauważyłem. O, widziałem to z tej perspektywy, że tu jest coś ukrytego. Ej, niesamowite, przecież to jest świetna kryjówka, żeby nie pisać sprawdzianu. Normalnie z matmy, ale kozacko. Ej, ale wygląda na to, że tutaj dawno nikt chyba nie zaglądał. O nie. Słuchajcie, tutaj naprawdę widać, że inni uczniowie może nawet też tu przeczekali normalnie całe życie i nie musieli pisać sprawdzianów, ale już się stąd nie wydostali. Ej, dziwna sprawa. Ej, są tu nawet komputery? Ty, w Minecrafta ktoś grał. Kumacie, w Minecrafta ktoś grał. A tu? Co to jest w ogóle? Ej, o nie, jakoś dziwnie się czuję. A co się dzieje ze mną, słuchajcie? A ze mną nie jest dobrze. Pomocy, ratunku, a. Widzicie to? Normalnie coś dziwnego się stało. Wpadłem do jakiejś tu piorun trzasnął. Ej, w ogóle mało mam serduszek, ale chyba już wszystko w porządku ze mną. Ej, w ogóle, ej, co to jest? Słuchajcie, patrzcie w ogóle, jak ja się trzęsę. Ej, coś się ze mną dzieje. Patrzcie, mogę to włączyć i mam tak teraz jakiś dziwny efekt. Ej, jak ja potrafię szybko biegać, to jest niesamowite, widzowie. Ja normalnie biegam z prędkością światła. Widzicie te cząsteczki za mną, jak lecą? Ej, patrzcie w ogóle, aż się taki telepie, jestem taki normalnie szybki. Ej, dobra, na razie muszę się uspokoić. Słuchajcie, to jest jakaś dziwna substancja. Widzicie, ja w to wszedłem i dostałem jakieś moce. Potrafię teraz mega szybko biegać. Przecież ja będę mógł uciekać od pani. Ej, jak pani mnie nawet zauważy na korytarzu, to słuchajcie, będę mógł zjać. Dobra, idziemy teraz po cichutku, wychodzimy stąd. I słuchajcie, muszę wypróbować te supermoce. Dobra, tu na razie nikogo nie widzę. Wszyscy w sali są, dobra, ale Gplaya jak zwykle nie ma. Gdzie on, ciekawe, jest?
tutaj Jasiu, Kasia, Asia, Zosia, a on, no ja nie mogę. Co, co ciekawe, co dobra, z nim tutaj, chodzi? Dobra, ja nie zobaczyłam, tu go nie mnie, słuchajcie. Widzę. Poszła na zajęcia. No tutaj okay. Po prostu jest. Nie, ty, Gplay! A ja, co ty tutaj robisz uciekam. Takiego? Słuchajcie, ja tu się schowam, wykorzystamy Gplay, może co ci jest? Moją super moc. Dobra? To mu było, co on w ogóle tak biegnie? No to moje oczy dobra, źle widzą, czy o zobaczy. Co w ogóle chodzi? Nie no, tutaj poczekam, może on zaraz gdzieś się dobra, tu pojawi, słuchajcie. Ale normalnie coś dziwnego nie, nie, nie tu się tutaj. Stało. Teraz szybko wykorzystujemy moją super moc i zwiwamy ze szkoły. I ja nie mogę, do dyrektora dzwonię. Patrzcie w ogóle jak biegam, to jest niesamowity efekt. Normalnie nie wierzę po prostu w to, co się dzieje, słuchajcie. Dostałem jakieś super moce, ponieważ padłem tylko w tą ciecz. Jakie kozackie, lecę normalnie, słuchajcie, nad wodę, nad jeziorko teraz lecę. Patrzcie, ty mogę się tak odbijać nawet. I hop, uciekamy dzisiaj ze szkoły. Ej, ja mogę normalnie tutaj osiągnąć naprawdę mega dużą prędkość. I uhu, w ogóle nawet skoczyłem tutaj i nic mi się nie stało. Dobra, ja nie mogę. Ej, tam jakaś ratunku, pani. Ratunku, pomocy, ratunku. Ej, jakaś pani ratunku, się topi. Niech mnie ktoś już ratuje, lecę. Jestem się, najszybszym człowiekiem się. Świata. Ej, proszę pani. Ratunku, także tutaj, ratunku. tutaj do brzegu. Już panią tutaj zepchnę. Okej, okay, idziemy. Jejku, a czemu pani się ciężko. Kąpie? Pani umie pływać? Pani umie pływać? No właśnie nie umiem. Wnuki się śmiały, że nie umiem tutaj pływać i chciałam pani się kochana, nauczyć. Ja tutaj mam ciepły posiłek dla pani. Tutaj do tego picie. Niech pani się napije. Ale te frytki to trochę za słone, takie są. To ja, niech pani a nie narzeka, uratowałem pani to ja życie. Nigdy nie piję. Praw mało ja brakowało tylko. I by się pani utopiła. A mogę coś pani zademonstrować, starsza pani? Tak, bo ja się czegoś proszę, dzisiaj nauczyłem. Proszę, proszę zobaczyć. Pani mnie nie zobaczy. Ja cię kręcę, moja głowa nie nadąża za tobą. Gdzie, gdzie ty jesteś, fajnie? Chłopcze? Potrafię mega szybko biegać z prędkością światła. No, niezłe, niezłe. Gdzie się tak nauczyłeś? Normalnie, pewnie nie dzisiaj w szkole, się nauczyłem. Bo pewnie wagarujesz w szkole. Tylko. Ja zrobiłem dzisiaj dobry uczynek. Ja już uciekam, bo muszę się pochwalić moim znajomym, jaki do jestem widzenia, szybki. Słuchajcie, do widzenia. 5 sekund, teraz będę mógł dojść do szkoły i normalnie nikt się nie zorientuje, nawet się nie będę może spóźniał, słuchajcie. Nie będę musiał auta używać, bo zobaczcie, jak ja szybko biegam. W 5 sekund jestem z powrotem w szkole na zajęciach. Idę teraz, bo powinna być przerwa. Idziemy, słuchajcie, normalnie na plac zabaw i pochwalimy się naszym przyjaciołom, jakie mamy kozackie efekty, bo to jest po prostu niesamowite. Dobra, tutaj jest mój samochodzik, którego już nawet nie chcę używać. Lumi, siemanko, jak tam sprawdzian poszedł? Ja nie pisałem, hahaha. Czemu ty zbiałeś z tego sprawdzian? Ona była taka zła, w ogóle powiedziała, że coś dziwnego się z tobą stało, że nigdy w życiu nie widziała, że ty tak szybko biegasz, to prawda? No, słuchaj, ja potrafię mega szybko biegać. Nie wiem, co się stało, ale ukryłem się w takim pomieszczeniu i zobacz, zademonstruję ci, jak to Lumi działa. Dobra, pokaż. Widzisz? Klikam o, ja jeden guzik i nagle się tak zaczynam trząść. Widzisz? Jestem po prostu teraz mega szybki, mega w ogóle szybko myślę i teraz patrz na to. Uhu, widzisz? Zobacz, ja złapiesz nie mnie. Mogę, to jest w ogóle... Berek. Ja cię kręcę, ty no... Ja nie dam rady, że cię zapaść, ale wiesz co? No? Ja się tak zastanawiam, bo ja ostatnio widziałam takiego naukowca w mieście i oni w laboratorium, ten naukowiec i inni, chcą zrobić coś takiego, żeby człowiek poruszał się z prędkością światła. No to ja się ruszam, I, tak szybko. I może ty lepiej, żebyś do nich poszedł, co? Że co, może że jeszcze mam... coś zaradzą na to. Ty, w sumie bo to tak... jest takie niespotykane, bo w ogóle co ci się stało, że tak szybko biegasz? Słuchaj, nie wiem, ja czuję, jakbym był jakimś, nie wiem, super bohaterem, potrafię normalnie tak szybko biegać. Nawet zrobiłem dzisiaj ale dobry tak uczynek. Nagle? Uratowałem panią, która się topiła. Tak szybko to zrobiłem, że pani no się nawet nie zorientowała, że się topi. Kumasz? Ja nie mogę. No to mega. To może idź do tych naukowców. Oni mają to laboratorium dobra. Tam za centrum handlowym. Wiesz? To lecz ty może. Wiem gdzie. Dobra, to pójdę i się spytam. Może słuchajcie, ci naukowcy maczali w tym palce i będą wiedzieli coś na temat mojej szybkości. A może słuchajcie, jeszcze mam inne supermoce, o których nawet jeszcze w tym momencie nie wiem. Dobra, centrum handlowe jest tutaj. Także idziemy tutaj za centrum handlowe i tutaj powinno być to laboratorium. O, chyba to jest tam, słuchajcie. Także teraz szybciutko lecimy. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Czy ja biegam, czy ja lecę. No to jest niesamowity efekt. Zaraz zapukam normalnie tutaj i się czegoś dowiem. Także puk, puk, halo. Czy laboratorium o, jeszcze... Na... O, tutaj, dzień dobry. Chcę tutaj przyjść do mojego laboratorium. Tak. O co tu chodzi? Proszę pana, bo ja tutaj mam sprawę. Ja mam super moce. Chciałbym się pochwalić. Naprawdę? Jestem super bohaterem. Dokładnie tak, panie naukowcu. Pokaż. A wy się tutaj zajmujecie takimi sprawami? Słyszałem, że chcecie tutaj, no, tak. Żeby ludzie biegali dokładnie. Z prędkością światła. No dobra. Jak najbardziej. Ale najpierw pokaż. No pokaż. To ja zademonstruję. Musimy to zobaczyć. A więc pierwszy efekt, to widzi pan? Tak się trzęsę, jak galaretka. Rumu, bum, 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 na boki. A teraz
teraz proszę zobaczyć. 3, 2, 1 i mnie tu nie ma, proszę pana. Mnie tu wcale udało nie ma. Udało się, w takim tu. Razie się udało. Udał się cały nasz plan. Jaki plan? W takim razie. To jestem waszym planem, no bo... jakimś eksperymentem? Co to ma być? Jesteś super bohaterem. Rozstawialiśmy w mieście gdzie niegdzie taką specjalną ciecz i najwidoczniej zadziałała na ciebie. Chodź, musisz pójść ze mną. Zapraszam cię do naszego laboratorium. Ja dostaniesz. Cię kręcę. Super bohater musi mieć po prostu super, jak to się nazywa? No, moc, super tutaj, tak, zbrojki, moc, proszę bardzo. A, to dla ciebie. I jeszcze będę mieć super bohatera, super szybkiego bohatera. A to jest chyba kostium Flasha w ogóle. Będę mógł być Flashem super. Ja nie mogę, czyli wy już byliście gotowi, że ktoś wpadnie w tą ciecz i tak naprawdę będzie waszym super bohaterem, którego będziecie wspierali. Dokładnie. Tak? Czy ja nim jestem? Wow. Tak, i teraz przez to, że dostałeś te super zbrojki, musisz iść zobaczyć, czy na mieście się przypadkiem nie dzieje coś złego. My cały czas w takim razie ciebie będziemy obserwować, więc leć szybko, dobra, sprawdzaj i w razie czego tutaj ja mogę. Bezpiecznie, żeby słuchajcie, u nas było. Trochę za duży ten na mnie skafander, widzicie głowę, to po prostu mam, jest w ogóle też taka maska, opcja takiej maski, takiej czapeczki założenia, widzicie jak wyglądam teraz w tej czapeczce, a teraz jej nie ma, i jest i nie ma. Napiszcie w komentarzu, czy mam chodzić z taką czapeczką, słuchajcie, czy bez czapeczki, tak czy inaczej, idziemy zobaczyć, czy coś się nie dzieje złego na mieście, tylko pan mi nie dał karty, jak ja mam stąd iść. Słuchajcie, superbohaterowie powinni sobie radzić na różne sposoby, także, o tutaj jest tu w ogóle jakiś typek, ej, panie, jak stąd wyjść w ogóle z tego laboratorium, wiesz pan? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. A, no dobra, to na razie, dobra, słuchajcie, także lecimy i jestem mega szybki, słuchajcie, teraz mam jeszcze normalnie super strój i jestem prawdziwym superbohaterem, chyba mam wszystko, co potrzeba do zostania po prostu superbohaterem i ratowania świata przed złem i całej ludzkości, słuchajcie. Okej, także teraz idziemy. Ej, a ci dobra, co tutaj? Chłopaki, co wiecie ja co, macie się mnie tutaj, wiecie... słuchać, idziemy teraz, idziemy do banku, tylko poczekajcie, co? Żeby nikt nie zobaczył, zaraz zrobimy taki normalnie napad mega na bank, że to będzie coś wystrzałowego. Poczekajcie, tutaj na razie stanę, zobaczę, czy nic złego się po prostu nie dzieje. Dobra, tutaj wezmę jeszcze tak. To jest ten moment. Ja tutaj muszę im pokazać, jaki jestem szybki. Ej, wy, co wy tu robicie? Ej, nie będziecie, co ty robisz? Nie będziecie napadali na bank. Szybko, chłopaki, szybko do banku. Szybko, ja jestem napadamy, najszybszy. Szybko, ja jestem najszybszy. Na nikt nie pójdzie do banku, słuchajcie, bo ja jestem super ekspres. Zobaczcie, nie złapiecie mnie, berki. Haha, pobawimy się w berka może. Nie złapiecie mnie, tak? Tu jestem. Patrzcie. Taki jesteś. Lemele dupki, gospodarz malutki. Ty szybki, chodź tutaj. No ty jestem myślisz, tutaj. Że ja ciebie nie złapię? Myślisz, że ja ciebie nie mnie. Słuchaj, patrz jaki ja szybki jestem. Ja mam też łuki strzały i dam sobie z tobą świetnie radę. No to patrz teraz, co ja robię. Bum, 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 bum. Jak ja po prostu was rozgromię w przeciągu chwili. Ja tutaj mam normalnie taki super ekspres. Bum, sam w siebie strzeliłeś strzałą. Ha, i bęk, i bęk, i bęk. Dobra, teraz zmieniam perspektywę, słuchajcie. Nawet się do mnie nie zbliżycie, patrzcie. I bęk. Ej, w ogóle ogólnie mocno masz ekipę, ale nie macie szans, no, możecie sobie darować myślałeś? To. Dobra, nawet mogę mieć normalną szybkość, udowodnię wam, że sobie z wami poradzę. Nie dasz rady, nie dasz tak, rady. Dam sobie ja nie radę. Mogę. I co? Jak i on co? To robi? Nie będziecie ukradali banku, ja tutaj w tym banku trzymam własne pieniążki, także co wy sobie myślicie? Ty to sam w siebie chyba tymi normalnie strzelasz, cienia się jeden. Ja ci hej. Dam. Słuchajcie, normalnie uratowałem cały świat. Wow, i teraz ta czapeczka dobrze mi pasuje, także muszę się patrzeć na górę. Patrzcie, tak to jest czapka, maska. Czapka, maska, już kumam. Trochę za duży ten strój, ale ogólnie, słuchajcie, robi robotę. Na razie pokonałem normalnie bandytów, którzy chcieli przejąć tutaj bank, okraść pieniądze. Ja idę szukać dalej zła, także lecimy, wuhu! Tak się składa, że minęło już 5 lat, odkąd zostałem najszybszym człowiekiem, słuchajcie, na świecie. Wygrałem wszystkie możliwe zawody, wow, w ogóle zobaczcie, co się działo. Wygrałem wszystkie możliwe zawody w bieganiu na 100 metrów, maratony i tak dalej. Cały czas codziennie komuś pomagam i słuchajcie, mam tutaj pod ręką cały czas swój skafander, jakby coś się złego działo. Tymczasem idę na zakupki, ponieważ w ogóle Gplayka mi tutaj kazała, żebym coś kupił. Gplayka to jest moja dziewczyna, także idziemy, słuchajcie, zobaczyć, co się w ogóle tutaj dzieje i co słychać w ogóle.
bardzo fajna. Widać dzisiaj atmosferę. Ej, co tam się dzieje? Ej, widzicie to? O nie, słyszałem jakiś wybuch. Coś tutaj się dzieje. Dobra, widzę, że Wither. Dobra, słuchajcie. Także pokażę w ogóle wam mój nowy kostium. Zobaczcie, tutaj normalnie w laboratorium przygotowali mi jeszcze bardziej ulepszony kostium. A więc mam teraz takie oczy, widzicie, błyszczące. Tak to wygląda. I teraz wystarczy, że wejdę w ten kostium, cyk, i jestem już ubrany. Jak widzicie, jestem już ubrany i możemy wracać, słuchajcie, do walki jako super bohater. Ej ty, normalnie Witherze, co ty tu robisz? Ty dasz sobie ze mną radę, nie masz szans. Jasne, że sobie poradzę, co żeś narobił tutaj dobrego albo i złego, słuchaj, zniszczyłeś całe wszystko, miasto. Wszystko co dobre, podpaliłeś. Tylko robię. Wracaj tutaj, masz nie zniszczyć tylko centrum handlowego, bo bułeczki chciałem dzisiaj kupić tam. O nie, co ty meteoryty tu z nieba? Oj, to nie kupisz dzisiaj tych żadnych bułeczek, nic nie kupisz w takim razie. Tak się nie będziemy bawić, mój kolego, oj, kochany. Oj, tak się właśnie będziemy bawić. Ale zaraz cię dopadnę i chodź tutaj, nie mam cię. Nie masz szans, mam cię. W ogóle żadnych, ja potrafię latać. Co z tego, że ty umiesz tak szybko biegać? Słuchaj, ja się nie boję twojego latania, wracaj tutaj. Zmierzysz się ze mną, czy się będziesz bał? Teraz lecę, żeby niszczyć te twoje bułeczki. Cienias, ale z ciebie cienias. Słuchaj, co to ma być w ogóle? Albo się podjedynkujemy jak prawdziwi mężczyźni, albo będziesz tutaj robił podchody. Chodź tutaj, słuchaj, mam cię. I bum, słuchaj. Nie złapiesz mnie, może w berkach chcesz się pobawić, co? Masz ochotę na berka? No, wiesz co, ja nie mam ochoty na berka, ale ej, w ogóle co, ty jesteś nie niezniszczalny szans, jakieś? W ogóle nie jestem niezniszczalny, nie mogę w ciebie nie trafić w ogóle, co to jest? Ty jesteś jakiś dziwny koleś, w ogóle chodź to tutaj. Z tego, że słuchajcie, ten Wither jest jakiś dziwny, no nie mam na niego rady, muszę coś wymyślić, chwila, skup. Super bohater musi w trudnych warunkach stresujących również myśleć, o nie, on cały czas strzela, słuchajcie, mam pomysł, wjedziemy mu może na przykład na ambicje jakimś śmiesznym tekstem. Ej, słuchaj, Witherze, chodź tu na chwilę, ciebie chyba mama nie kocha w ogóle, tak mi mówiła w ogóle coś prawda, ostatnio. Głupoty tylko jakieś no gadasz. No tak mi mówiła, słuchaj, razie. A mówiła mi, że cię bardzo będzie kochała, jak mnie złapiesz i jak w berka się będziemy bawili, wiesz, tak? Co no razem. Dobra, no dobra, to berek w kim razie. No dobra, no to berek, będziesz? Chodź tutaj. Ej, nie tak to miało wyglądać, no już przestań. Się rozproszyłem, słuchajcie, on już się ładuje, jest osłabiony, mam cię, cwaniaku jeden, chodź tutaj, jest, pokonałem go. Wiedziałem, słuchajcie, super bohater. Oj, tutaj wy na jego po prostu cześć, słuchajcie, kwiatka mu tu zasadzę. Ha, tak to się kończy. Zadzieranie właśnie z najszybszym człowiekiem na świecie. Wystarczyło podstępem, słuchajcie, wjechać mu na psychę i po prostu załatwić sprawę. Także zdejmujemy na razie na skafenderek. To zaraz tutaj normalnie straż pożarna przyjdzie, ładnie nam ugasi. A ja już, słuchajcie, w ogóle mogę lecieć po bułeczki świeżutkie jakieś. Wiecie, co jest najlepsze? Że jestem super bohaterem. Burmistrz powiedział, że mogę kupować wszystko, brać co chcę, tylko ze sklepu za darmo, ponieważ wszyscy ludzie są mi bardzo wdzięczni. Dzień dobry, tutaj panie sprzedawco. Ja przyszedłem oczywiście odebrać swoje codzienne pyszności za darmo, ponieważ ratuję i bronię miasta. Co wy byście bez mnie zrobili? Chyba tyle co nic. Dobra, także ja bym poprosił to. O, jeszcze jakąś jakieś małże i krewetki. Okej, i może jeszcze spodenki wezmę, także burmistrz zapłaci. W sumie tutaj dam panu stówkę na piwku i do widzenia. Okej, słuchajcie, także mamy to załatwione. Zakupki skończone, okej, możemy teraz, słuchajcie, wracać w ekspresowym tempie, ponieważ jestem najszybszym człowiekiem na świecie. Wiecie co, ubierzemy może sobie swój skafanderek teraz, okej, także hops. Ej, a tam, słuchajcie, ktoś tam, jakiś dziwny koleś, widzicie? Jakiś czarny kolo w ogóle tam biega, dobra. Ubieramy na skafander, idziemy zobaczyć, co on tutaj robi. Ej, co, gasisz pożar? O, jesteś! Kim ty jesteś? Wcale nie gaszę pożaru, no co? Może nie byś wiesz, się przedstawił, ja kolego? Jesteś no, też super szybkim bohaterem? Jak się nazywam. Ej. Tak, jestem najlepszym super bohaterem. No to może a ty się pościgamy, nie co? Lepszy nigdy ode mnie. Na 100 metrów no dobra, chciałbyś się ścigać? No to dawaj. Ej, ty jesteś chyba no, możemy... co? Ej, ja cię no kojarzę. Właśnie, powinieneś wiedzieć, jak się nazywam, a nie. Ej, ja nie mogę, też jesteś szybki bohaterem. Ej, dobra, no to co, możemy się zmierzyć, jestem zobaczymy. Jestem szybszy niż ty. Ej, jak to możliwe, jak to możliwe? Normalnie w laboratorium mówili mi, że to ja jestem najszybszy. To chodź nie, się zmierzyć. Nie, to ciebie właśnie kłamali tak na dobrą sprawę. No to sprawę. Trafisz mnie? Słuchaj, dawaj, no? Zmierzymy się. Ja jestem, słuchaj, najszybszym bohaterem. Ej, co tak szybko biegasz w koło mnie? Ej, dobra, no, jak cię nie mogę trafić. O nie, słuchajcie, tak być nie może, że on jest szybszy ode mnie. Ja nie mogę. Dobra. Człowieku, w ogóle ty nie jesteś muszę chyba człowiekiem. Muszę cię pokonać i ciebie zniszczyć. Nie. Ej, słuchajcie, ja za nim nie nadążam, on rzeczywiście jest szybszy ode mnie, ja muszę zjewać. I to czym prędzej. W laboratorium mówili mi, że to ja jestem, słuchajcie, najszybszy. Dobra, na razie to w ogóle, słuchajcie, zabieramy. Ja ogólnie idę teraz do mojego tutaj doktorka i w ogóle muszę z nim sobie porozmawiać. Co to ma być, że jakiś inny superbohater, ale to był chyba zły superbohater, Zoom. Słuchajcie, mój wróg. Doktorku, kurczę, mamy problem.
Jest tutaj szybszy ode mnie superbohater w tym mieście i nawet nie wiedziałem o tym, gdzie on jest. Tu go nie ma. O, ale jak to możliwe? Słuchaj, jak to możliwe? Musimy coś tu zrobić z tym. Nie może być tak, no że ktoś... No dobra, to chodź. Jest szybszy ode mnie, nie? Co jest? Coś no, macie w zanadrzu? Ty w kim razie, tak, mamy. Mamy specjalną dla ciebie zbroję. Proszę, tutaj zabrać sobie ze skrzyni tą zbroję. Co to jest? Jest God to Godspeed. Speed. A co tak, to jest jakiś nowym superbohaterem tak, od dzisiaj zostaje? Tak, będziesz najszybszym superbohaterem, po prostu najlepszym. Będziesz najlepszy nawet od Zuma. Wiesz co, ubieraj ją i musisz zacząć działać. Nie może być tak, że ktoś będzie lepszy ty, no niż dobra, ty. Okej, to bardzo ubieram ją. Bardzo długo nad tym pracowaliśmy, ponad 5 lat na dobrą sprawę. Tak? Dobra, to tutaj oddaję tak. Oczywiście zbrojkę. Możesz ją sobie ubrać. Zobaczymy, czy ci będzie do twarzy. A weź spróbuj nie. ją ubrać. No dobra, to ubiorę i co? Ha, i ładnie śmiesznie. Wyglądam? Słuchaj, fajnie, fajnie. Ale dobra, chwila, jak ja wyglądam, słuchajcie. Teraz jestem Godspeedem. Jeszcze jestem jeszcze szybszy i muszę teraz, słuchajcie, temu Zoomowi pokazać. Dobra, to ja lecę pokazać, kto dobra. Tu tak naprawdę rządzi i słuchajcie, pokonać go, bo co to ma być w ogóle, że jakiś typek mi tutaj stawia konkurencję i patrzcie, teraz mam takie, widzicie, białe efekty teraz za mną lecą, to nie jest to samo co wcześniej, ej, no nieźle, jeszcze szybszy jestem, potrafię jeszcze szybciej biegać, muszę teraz tylko go znaleźć, tego Zooma i pokazać mu, kto tu rządzi, teraz jestem Godspeed, najszybszy superbohater na świecie, pędzę sobie przez świat. Ej, chwila, przecież to jest dom Lumi. Czemu tu w ogóle są, słuchajcie, kraty jakieś na górze? Lumi tam jest uwięziona. Co ona tam robi? Ej, kto się tutaj uwięził? O nie! O, przyszedłeś. Twoją koleżaneczkę porwały. Słuchaj, teraz ty już nie jestem normalnie Flashem. Ja jestem, słuchaj, teraz Godspeedem. Teraz nie masz za mną o, szans. I zostałem najszybszym superbohaterem. Ciekawe. Tak, no, no to zobacz. To pokaż. No pokaż to patrz. W takim razie. Ty masz, nie, nie, no to nie jest możliwe. Zawsze ja mam byłem boskie moce. Chciałem ciebie zniszczyć. Ja mam boskie moce, teraz widzisz. Nie możesz mieć efekty takich dobrych mocy. Tutaj lecą. Bang, chodź tutaj, ty masz czerwony efekt. Co, tak szybko go pokonałem, słuchajcie? Nie wierzę, jestem naprawdę najszybszym człowiekiem na świecie. Godspeed. Okej, dobra, musimy, słuchajcie, uwolnić Lumi. Tylko jak ja ją uwolnię? Nie mam, słuchajcie, żadnego TNT. O dobra, tutaj jest kilofik, zabieram właśnie ten. Lumi, spokojnie, już idę cię uwolnić. Daj mi tylko sekundkę. Ratunku, ratunku, proszę, porwał mnie. Już, słuchaj, patrz, co ja robię. Ja jestem teraz, słuchaj, jeszcze szybszy niż byłem, Lumi, rozumiesz? Jeszcze szybszy to jestem, super. Chodź. Tutaj cię uwalniam i słuchaj, wszystko dobra. Dobrze się skończyło. Ogólnie jestem teraz jeszcze lepszy, słuchajcie. Pokonałem Zooma, czyli mojego wroga. Jestem po prostu Godspeed, najszybszy człowiek na świecie. Miło was poznać, słuchajcie. Ogólnie, jeśli film wam się spodobał, zostawcie widzowie kciuka w górę, a ja lecę sobie, słuchajcie, na drugi koniec świata na przykład, o tak, także trzymajcie się, pa, pa.